Wiadomości sportowe, Krzysztof Kuziemski, witam Państwa. Tegoroczne rozgrywki Pucharu Polski długo zapamiętają młode koszykarki Batonu Basket 25 Bydgoszcz. Rezerwy Artego występujące w rozgrywkach pierwszej ligi dzisiaj w 1/16 Pucharu Polski pokonały na własnym parkiecie wyżej notowaną Energię Toruń. Siła Torunia jest tak potężna, że przekona się o tym Pruszków, że w Toruń grając 6-7 zawodniczek wygrał na wyjeździe tam, a więc no my naprawdę możemy jedynie powalczyć o jak najlepszy wynik. Tak mówił szkoleniowiec bydgoskich koszykarek jeszcze przed tym spotkaniem, jednak nie sądził, że po meczu będzie przyjmował gratulacje za zwycięstwo. Faktycznie od początku spotkania było widać, że basket bardzo ambitnie podchodzi do potyczki z takim rywalem jak Energa. Młodość nie przestraszyła się, jak widać, doświadczenia boiskowego. Przez pierwsze trzy kwarty prowadzona była w miarę wyrównana walka. Zawsze jednak minimalnie wygrywały turnianki. Pierwszą 29-22, drugą 26-23. Trzecia zakończyła się remisem po 19. Jak się później okazało, o wszystkim zadecydowała ostatnia odsłona tego pojedynku. Trener Omanić dał pograć swoim młodszym koszykarkom. Te nie dały rady rozpędzonym bydgoszczankom. Baton wygrał ostatnią kwartę 25-13 i w całym meczu pokonał Energię Toruń 89-87. Najwięcej punktów zdobyły dla Batona Rudzińska 22 i Walczak 14, dla Energii Bel 19, Ratajczak 18. W tej konfrontacji bydgosko-toruńskiej lepsze młode bydgoszczanki. Już najbliższą sobotę dojdzie do rewanżu, z tym, że zamiast rezerw Artego w lidze zagra pierwszy zespół. A w 1/16 Pucharu Polski grał właśnie dzisiaj także pierwszy zespół Artego. Bydgoszczanki w Olsztynie zmierzyły się z pierwszoligowym KKS. Nasz zespół nie miał problemu z odniesieniem zwycięstwa. Zdecydowanym faworytem tego pucharowego meczu był niepokonany jak dotąd Ford Germas Ekstraklasie zespół Artego. Mimo że trener Herkt od początku dał pograć wszystkim zawodniczkom, nawet tym, które w lidze nie mają szans pokazania się na parkiecie, to przewaga bydgoszczanek nie była zagrożona od samego początku do końca. W każdej z kwart naszym koszykarkom udało się zdobyć ponad 30 punktów. Oznaczało to, że ostateczny wynik to będzie ponad 100 punktów. Tak się stało. Artego Bydgoszcz pokonało w 1/16 Pucharu Polski KKS Olsztyn 131-57. Dla nas liczy się przede wszystkim rozgrywki ekstraklasowe, tak? Puchar Polski nie jest dla nas aż tak ważny. Oczywiście, no, wychodzimy z zamiarem zwycięstwa, natomiast no, wie pan, no, nie owijając bawełnę, no, zawsze takie mecze z teoretycznie słabszym przeciwnikiem, no bo istnieje pewna dysproporcja pomiędzy ekstraklasą a pierwszą ligą, no, na pewno nie powoduje u dziewczyn jakiegoś tam wyrzutu adrenaliny. W meczu najwięcej punktów dla Artego zdobyły Szczechowiak 25, Moris 21 i Gala 15, dla Olsztyna Markiewicz 12. Dzisiaj grali także koszykarze w 1/8 Pucharu Polski Intermarché. W Sopocie rezerwy Trefla przegrały z PC Siden Toruń 51-76. Anwil Włocławek jako ostatni awansował do drugiej rundy Intermarché Pucharu Polski. Włocławianie po bardzo zaciętym meczu pokonali w Hali Mistrzów Start Gdynię 89-83. 22 punkty dla Anwilu zdobył Krzysztof Szubarka. W pierwszym meczu Puchar Polski Anwil pokonał w Gdyni Start 80-76. W Hali Mistrzów musiał przynajmniej obronić czteropunktową zaliczkę. Dzisiaj jest znowu taki test po taką bardzo ważną, udaną zwycięstwu z ASECO. Gramy za, powiedzmy, troszeczkę słabszym zespołem. Początek spotkania nie układał się po myśli trenera Bogicewicza. Po trzech minutach jego zespół przegrywał 5-10. Poprawę wyniku przyniosła dobra gra zawodników zza oceanu. 4 minuty przed końcem pierwszej kwarty Giniard zatrzymał atak gości i po podaniu Szubargi dał włocławianom prowadzenie 19-16. Niestety po chwili uraz dłoni wykluczył z meczu Sejda Haricza. W drugiej kwarcie Anwil zanotował kolejny przestój. Jego chwilową niemoc natychmiast wykorzystał Start, wypracowując sobie nawet 7 punktów przewagi. Jednak po przerwie gospodarzom udało się po raz kolejny odrobić stratę. Mamy więcej pewności siebie, gramy agresywniej, mamy nowe role w ataku, dlatego gramy coraz lepiej. 5 minut przed końcem spotkania gospodarze przegrywali 69-70. Wtedy ciężar gry wzięli na siebie Polacy z Szubargą na czele. Szybki atak w połączeniu z rzutami osobistymi dał Anwilowi zwycięstwo 89-83. W drugiej rundzie włocławianie zmierzą się z Energą Czarnymi Słupsk.
Dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu za spotkanie i życzę spokojnej nocy. Dobranoc.